tutaj nie będzie niczym nowym jak... W trakcie przygotowań do kolejnego sezonu postanowiliśmy odwiedzić grupy młodzieżowe MKS-u Szczawno-Zdrój i akurat trafiliśmy na trening zespołu rocznika trampkarza. Dużo ciekawych zajęć, dużo też zaangażowania ze strony trenerów, którzy do każdej jednostki treningowej przygotowują się w sposób wyjątkowy. Podejście bardzo pedagogiczne. I co najważniejsze, świetna, rodzinna atmosfera. Taka postawa sprawia, że zawodnicy podczas zajęć, niezależnie od pogody, potrafią dać z siebie wszystko, a czasem nawet jeszcze trochę więcej. Tak jak mówiłem wcześniej, jesteśmy na treningu grupy młodzieżowych MKS-u Szczawno-Zdrój. Za nami trwa trening grupy trampkarza, jest z nami trener tej drużyny. Proszę, powiedz mi, prowadzicie te zajęcia z wielką pasją. Jak to przekładacie swoją wiedzę, swoje umiejętności, swoje doświadczenie na trening z tak młodą grupą wiekową, by pomóc im nauczyć się tych najbardziej wartościowych piłkarskich rzeczy? Jeśli chodzi o nasz etap szkolenia, tak naprawdę skupiamy się na tym, żeby osoby, które uczęszczały do nas na treningi, najbardziej, jakby to można powiedzieć, skupiły się na pojedynkach jeden na jeden, żeby czerpały radość z gry, tak? Chcemy szkolić tutaj osoby, które będą wchodziły do seniorów bez presji, które będą wchodziły i będą chciały coś zacząć w drużynie seniorskiej. Tak, mamy tutaj wielu utalentowanych chłopaków. W tamtym roku dosłownie trzech dostało się do Miedzi Legnica na treningi. Jeździło kilka razy w tygodniu, gdzieś tam na ten moment zostało to zatrzymane, ale widzimy w tych chłopakach wiele potencjału. Do drużyny juniorów tak samo przyszło kilku fajnych chłopaków, więc jeśli chodzi o nasz klub, wygląda to z miesiąca na miesiąc coraz lepiej. Dzisiaj te zajęcia były bardzo różnorodne. Pracowaliście trochę nad techniką, trochę nad koordynacją ruchową. To wszystko też gdzieś tam wplecione było w kondycję fizyczną tych zawodników. Rozumiem, że te treningi zawsze tak wyglądają, że jest wszystko zbilansowane. Znaczy, zależy to od etapu przygotowań. Na ten moment przygotowujemy się do sezonu. Teraz większość chłopaków przeszło z młodzika do trampkarza, więc jest to 11-osobowa piłka. Jest to totalnie co innego niż 9-osobowa piłka. Na ten moment skupiamy się na tym, żeby być dobrze przygotowanym do sezonu. Bardziej pracujemy nad przygotowaniem motorycznym. W późniejszym etapie zaczynamy sparingi i skupiamy się już na taktyce i bardziej umiejętnościach indywidualnych. To teraz jeszcze o coś innego zapytam, co zawsze mnie ciekawi. Dużo masz cierpliwości. Przy pracy z dziećmi tej cierpliwości na pewno powinno być bardzo dużo. Powiem Ci tak, mam jeszcze grupę młodszą, taką 7-8 lat. I tam wiadomo, więcej cierpliwości potrzeba, bo oni, mniejsza koncentracja, wiadomo, szybciej się nudzą. Tutaj już chłopaki w tym wieku potrafią się posłuchać, potrafią posłuchać tych rozmów trenera. Wszystko zależy od tego, jak oni postrzegają trenera. Jeśli dla nich trener jest wzorcem, to trening jest o wiele łatwiejszy do prowadzenia. Tutaj kontakt z zawodnikami mam bardzo dobry, bardzo dobrze mi się ich prowadzi i życzę sobie, żeby było tak dalej. To na koniec zapytam, jak zrobić tak, by stać się wzorcem dla tych młodych piłkarzy? Najważniejsza mi się wydaje jest pasja, tak? Ja podchodzę do treningu na 100%. Każdy trening mam przygotowany, nie przychodzę sobie na trening po prostu gdzieś tam byle jak, nie układam sobie treningu w tym momencie, jak jestem na boisku, tylko wcześniej mam wszystko zaplanowane i podchodzę do treningu tak, jakbym ja sam chciał, żebym był trenowany. Czyli po prostu 100% od trenera, 100% od zawodników i tego się trzymam. Wielkim plusem treningów w MKS-ie Szczawno-Zdrój jest fakt, że przy każdym roczniku pracuje dwóch trenerów, którzy potrafią odpowiednio przygotowywać jednostki treningowe i w taki sposób pracować z młodzieżą, by ta praca była maksymalnie wydajna przy oczywiście odpowiednim zaangażowaniu obu stron. Tu widać efekty gołym okiem. Z nami bramkarz pierwszego zespołu, też trener grup młodzieżowych. Powiedz proszę, jak to jest na takich treningach z dziećmi? Widziałem tutaj dzisiaj bardzo ciekawe zajęcia, prowadzicie te zajęcia wspólnie. Dzisiaj było typowo piłkarsko, no ale z racji tego, że też jesteś bramkarzem, na pewno jesteś w stanie tutaj z dziećmi popracować nad tymi technikami bramkarskimi, nad odpowiednim ustawieniem się na boisku. Czy to jest łatwe, czy niekoniecznie akurat w tym wieku? Znaczy wszystko zależy od tak naprawdę zawodnika, z którym jest wykonywana praca. Na pewno trzeba się skupiać na podstawach. Ustawienie w bramce, to żeby zawsze była orientacja, w którym miejscu się aktualnie bramkarz znajduje.
technika chwytu. No a reszta to już wiadomo, sprawność, gimnastyka, rozciągnięcie też jest bardzo ważne, żeby tych kontuzji było jak najmniej. Odpowiednia technika rzutu, upadania też, żeby też nie było z tego jakichś tam kontuzji. A powiedz, w tym wieku dzieci, no to jednak jeszcze jest trochę bojaźliwość, mimo tego, że starają się czuć i zachowywać tak jak dorosłe osoby, wchodzą w ten etap dojrzewania, często też łatwo jest z takimi osobami pracować, bo rozumiem, że te zajęcia są trochę bardziej indywidualne niż takie grupowe. Nie, wtedy na przykład zawodnicy na tych treningach bramkarskich, no to jakby starają się być bardziej otwarci, bo ponieważ jesteśmy wtedy wyłączoną, mniejszą, dużo licznie grupą i gdzieś to wszystko łatwiej im to przychodzi, niż jakbyśmy byli na tym treningu, tak jak teraz, z całą drużyną. Powiedz, długo trzeba pracować nad takimi podstawowymi walorami bramkarskimi, by ten zawodnik grał z meczem? To już jest wszystko kwestia indywidualna tak? No, jakbyś tak miał na przykład przedstawić taki wzorzec właściwego zachowania i wzorzec pracy takiego młodego bramkarza? No, wzorzec pracy? No, przede wszystkim chodzi o to, żeby, wiadomo, bramkarz, jeżeli do pewnego wieku nie osiągnie pewnego wzrostu, to gdzieś też jest, powiedzmy, do weryfikacji to wszystko. No, ale na przykład, no, wiadomo, gdzieś skoczność też jest bardzo ważna, że jeżeli gdzieś tego wzrostu brakuje, no to tą skocznością można i refleksem przede wszystkim to poprawić. Wiem, zadaję trudne pytania, ale tutaj akurat w tym przypadku dużo pomysłów gdzieś tam do głowy przychodzi. Podobają mi się te zajęcia, które dzisiaj prowadziliście. Dużo motoryki, dużo koordynacji ruchowej, też trochę techniki użytkowej, dużo takiej orientacji w przestrzeni. Dla zawodników jest to rzecz normalna. Czy trening piłkarski, typowo piłkarski, bramkarzowi też jest potrzebny? No, oczywiście, bramkarz musi mieć przede wszystkim te treningi bramkarskie, ponieważ no tak jak jest trening z całą grupą, są te niby ćwiczenia koordynacyjne, jednak nie ma tych ćwiczeń stricte bramkarskich, czyli nagłych zwrotów w kierunku, właśnie na linii bramkowej, przeskoków, wyskoków, nawet jest często tak, że tak sam wiem po sobie, że bramkarz ma swój ulubiony kierunek rzutu, czyli jest to lewa strona albo prawa. No i też wtedy można się nad tym skupić, popracować nad tym, bo sam wiem, że też musiałem nad tym popracować.